I co, jak myślicie, co będę robić? Chyba każdy zgadł. A jak nie, to już mówię. A oto ta palma. Ta palma. Trochę karpus oczywiście zostanie odkryta. Zobaczcie prognozę. Widzicie, jak ma ciepło? Ma być ciepło. No, także teraz wracamy i... No co, będę odkrywać tą. Te zostawię w budach. I będę odkrywać tą. Nie wiem. To jest sekwoja. Nie wiem, okryłem ją w sumie niepotrzebnie i tak. Bo i tak to jest drzewo, które... No rośnie, może rosnąć normalnie. Ten. Oleander. Choinka. Bambusy odkrywałem, nie wiem, czy będzie film, czy nie. Mam nagrany. Wczoraj go odkrywałem, proszę, zielony. To, co było suche, jest. A to, co było zielone, też był odkryty, okryty w sumie niepotrzebnie, ale... Ale co mi tam to było? Nie było jakichś wielkich mrozów. Minus 16 chyba najmocniej było. Dobra, będę odkrywać tego. W ogóle on wygląda jak człowiek. No, jest to... Jak człowiek, co jest trochę strasznie wygląda, ale no, tak wiecie, jakby ktoś tu szedł, no to, no nie, dobra. Tu jest karłatka, zaglądałem przed chwilą do niej. Znowu zaparowano od środka. Może, o, widać. No dobra, także odkrywam, ja się nie grzebię już. Zawsze ktoś musi jechać. No i tyle, no będę odkrywać. Tu wszystko jest proste, nie? 5 minut i gotowe, no 10. A tutaj daktylowiec, a w Waszyngtonie zostaje 13. A w dzień było 10, czyli nieźle to grzeje. W tych budach było po 14. To jest także fajnie. Dobra, idę odkrywać. Ta wygląda jak... No, jak to wygląda, no sami widzicie. Także następnym razem nie będę tak robić, tylko słupki, a na tą pójdzie oczywiście w następnym roku już normalna buda taka z poliwęglanu. Bo będzie też tak wyglądać. Masakra! Dlatego... No nie no. Znaczy zielona jest, przetrwała, tylko widzicie no. Tak to wygląda, nie ostrzysz. No. Termostacik jest. No, ważne, że żyje. Dobra, to ja już to odmontuję, nie będę tego nagrywać. Zaraz pokażę całą palmę. Dobra, także palma wygląda ta, zapaliły się te. A palma wygląda tak. I teraz, tutaj jest jedna buda, do, wszystkie świecą oprócz tamtej. No bo słuchajcie, następnym razem, no jakoś się to tu wyprostowało, no. No nie wiem. Posłuchajcie, musiałem to zrobić na szybko, z Waszyngtonią tak samo. Oczywiście na wiosnę, w przyszłym roku, będzie miała budę dwumetrową z poliwęglanu, a ta będzie miała budę, czyli będzie tu nie z poliwęglanu, tylko tu cztery kołki. I owinięte to agrowłókniną trzema warstwami, czy czterema. Jeśli w tym roku będzie jeszcze trzeba, potrzeba okrywać, albo w przyszłym. No i tyle. I wtedy liście się nie pogniotą. I teraz już wiem, no... Wiem, no... Spodziewałem się tego, musiałem zrobić tą osłonę, bo to było na szybko. No i tyle. No, ważne, że żyje. No, no i tyle. Nie będę na razie narzekać, bo to w sumie ja to zrobiłem. Stożek się trzyma, o, ładny jest tam stoch, o, nie widać. No i to tyle, no. Od spodu, no zielone, ej, srebrne.
Na kamerze się bardziej srebrne niż na żywo. No dobra. Także jest ładny pieniek. Wiecie co, pokażę wam co jest w tej. Nie widać. W tej, patrzyłam wczoraj, jest dobrze. No, tutaj zobaczmy. Widać, jest zielona. Także chciałam wam pokazać. A w tej nie byłem, od kiedy ją okryłem. I nie wiem co jest w środku. Czy żyje ta palma? Raczej tak. Zajrzę. Chociaż, sorry, cykas to nie palma. Cykas revoluta. Gatunek roślin należący do klasy sagowców i rodziny sagowatych. Tylko należy chyba do paproci, czy sagowiec? Nie, z paprocią. Nie wiem, kurde, nie znam. Nie wiem, no, ale na pewno nie jest to palma. Dobra, zajrzę, czy jest ok, i zaraz wam powiem. Widziałem przez szczelinę, że jest ok, więc... Zobaczymy w kwietniu, czy w marcu. Zobaczymy, kiedy będę odkrywać, jak będzie ciepło. Jeszcze tego trzeba odkryć, no bo słuchajcie, tutaj nie ma jakichś wielce tutaj problemów z tym, bo to jest bardzo łatwo zrobione i nawet mogę to zdjąć przy was. No, spadła mi lampka. Bo ogólnie powinno się ją montować przy tym, przy aparacie, ale... tym, co ja mam, ale tam na tych saneczkach. O, proszę, sekwoja jest dobrze. Także położę to na razie tutaj. Poprostujemy sekwojkę. No i dobrze. Także... Oj. To jakaś gałąź ucierpiała. Nie, nie ucierpiała. Wystawała. I co? Niepotrzebnie okrywałem, ale jej oczywiście nie pogięło. Niebiesk. Także sekwoja jest ok. Dobra. Taki jeszcze się wyrwie. Ale ja już się z wami pożegnam. No i tyle. Co? No... Palemka odkryta. Już przedłużam, więc do widzenia na razie. I zielonym liściem trachy karpusa. Żegnam się. Koniec.